Ostatnia aktualizacja przed świętami, moi drodzy. Zobaczcie, już jest wszystko gotowe do odpalenia. Teraz tylko i wyłącznie zostają testy tego całego układu. Jak to wygląda, jak to wyszło, już Wam wszystko po kolei pokazuję. Cała instalacja przedstawia się dokładnie w ten sposób. Tak jak widzicie, mamy tutaj obwód od bufora, zasilenia bufora z wyprowadzaniem spalin na zewnątrz oraz mamy tutaj oczywiście obwód, który pompuje energię do budynku. Tak jak widzicie dodatkowo zamontowałem tutaj termometry, które będą nam tutaj wskazywać temperaturę na wejściu i na wyjściu. W tej chwili mamy taką samą temperaturę na wejściu i na wyjściu. Cały układ już jest odpowietrzony. Wszystko ładnie jest tutaj doprowadzone. Rura oczywiście pod kątem na dół z dosyć dużym spadkiem, żeby skropliny mogły odprowadzane być na zewnątrz, tak? Widzicie, zostały mi jeszcze tutaj kable do zrobienia. Ta pompa już też chodzi. Jeżeli chcielibyście budować taki układ, polecam naprawdę wam te pompy. Robią dobrą robotę i są przede wszystkim bardzo ciche, co zobaczycie w głównym filmie z całej instalacji. Oczywiście te pompki są od firmy WeWOR i te właśnie pompy otrzymałem od nich do budowy instalacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć linki w opisie, oczywiście, czujki do temperatury zostały zamontowane w tym miejscu oraz w tym miejscu. Czyli mamy czujkę temperatury na dolocie i Czujkę temperatury na powrocie, tutaj, żeby widzieć, jaka jest różnica w wychładzaniu się wody, oczywiście. Prawdopodobnie zamontuję jeszcze czujkę temperatury na tym właśnie dodatkowym urządzeniu, które jest chłodnicą EGR. No i to właściwie wszystko. Tak to wygląda. Zostało tylko przetestować cały układ. Zobaczmy jeszcze tutaj na dole. Zamontowałem, tak jak mówiłem, wam przepływomierz, który będzie pokazywał dokładnie ile wody przepływa na minutę ile litrów wody na minutę w tej chwili jest ustawiona taka opcja litrów na minutę i będę od razu monitorował jak to ogrzewa budynek i w jakim tempie wychładza się ten bufor który będzie wypychał wodę po prostu do obiegu jeżeli macie jakieś pytania i uwagi dajcie znać oczywiście na dzień dzisiejszy nie testowałem tego jeszcze, ale już jutro będę uruchamiał tą całą instalację i będę nagrywał materiał jak to wszystko działa prawdopodobnie do końca świąt pokaże się pełny materiał Materiał z całych testów ogrzewania webastem tego właśnie bufora. Zachęcam wszystkich do obserwowania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja też nie wiem, czy to na pewno będzie skuteczne. Jeżeli nie, będziemy robić tak, żeby uskutecznić to jak najbardziej. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pomysły, piszcie w komentarzach. Robię to po to, żebyśmy się wszyscy dowiedzieli, czy to działa, czy to nie działa. Dowiemy się tego po oczywiście testach tego całego układu. Życzę Wam wszystkim spokojnych i wesołych świąt. No i do zobaczenia w kolejnym materiale.